Perspektywy konsumpcji wyglądają dosyć dobrze. Obecnie mamy do czynienia z rekordowym optymizmem konsumentów. Jeśli spojrzymy na wskaźniki koniunktury konsumenckiej, widzimy tam wysoką skłonność gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy, do kupowania dóbr trwałego użytku, RTV, inna elektronika, meble itd. Do tego, jeśli dołożymy sobie transfery socjalne zapowiedziane przez rząd, czyli 13. emerytura, rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, no to spożycie prywatne powinno utrzymywać się na wysokim poziomie. W dłuższej perspektywie kluczowe będzie realizacja obietnicy PiS-u polegająca na znaczącym zwiększeniu płacy minimalnej. Tak szybki wzrost płacy minimalnej oczywiście będzie dużym wsparciem dla konsumpcji, która w najbliższych kwartałach powinna utrzymywać się na poziomie około 3-4% wzrostu w skali roku.